Alleluja! Wszyscy chłopcy śliniący się lubieżnie na widok owłosionego redneka ze szponami przydatnymi do drapania się po plecach mogą nareszcie jęknąć z rozkoszy. Wolverine wrócił i w końcu możecie się dowiedzieć, jak to tam z nim było, zanim został X-Menem w gejowskim widzianku i straszliwym łaponem, nie mylić ze straponem X. Film o jego przygodach okazuje się oczywiście stuprocentową rozpierduchą, którą z pewnością docenią fani Antonioniego i Buñuela, czyli wszyscy polscy krytycy. Nie wiemy tylko, co ze zwykłymi popcornożercami, którzy chcieliby jakiejś treści i intelektualnych doznań. Czy Wolverine nie okaże się dla nich zbyt łatwy i trywialny? Z drugiej strony te seksowne szpony. Normalnie równanie z trzema X-ami jednym Y-kiem w postaci wielkiego grubasa na ringu. Wszystkich fanów starego próchna musimy rozczarować. Julia Roberts, mimo 40 na karku, co jak wiemy jest w Hollywood pocałunkiem śmierci, trzyma się dzielnie. Z zadowoleniem stwierdzamy też, że na chirurga plastycznego nie wybiera doktora Frankensteina, więc z całą pewnością Jokera nie przypomina. Kiedy dodamy do tego gustowne akcesoria, w postaci chociażby Clive'a Owena, to jest już chyba jasne, że film trzeba zobaczyć. A fabuła? Kogo to obchodzi, kiedy Julia jest na ekranie? Aby stało się zadość, powiemy tylko tyle, że Julia jest podwójną agentką pracującą dla dwóch konkurencyjnych firm kosmetycznych. Josh Hernet ma zazwyczaj taką samą minę, niezależnie od tego, czy się boi, cieszy lub gra w Scrabble'a, śpiewając przy tym piosenki Vaya con Dios. 30 dni mroku nie przynosi pod tym względem znaczącej zmiany. No chyba, że nie widzieliście jeszcze pięknego aktora z zaniedbaną brodą oraz popękanymi od mrozu ustami. Tutaj biega z siekierą, polując na bezwzględne wampiry łaknące ludzkiej krwi. Te bliskie spotkania na krańcach świata owocują zacną sieką pośród sztucznie wyprodukowanych śniegów Alaski. Z całą pewnością niejedna nastoletnia użytkowniczka, a wierzymy, że takich jest ci u nas dostatek, chciałaby zasmakować ciepłego RH plus Josha. Po tym filmie wasza namiętność i łaknienie wzrośnie po tysiącko. Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi projevili tím, že jste mě právě zvolili prvním prezidentem České republiky. Obywatel Havel to opowieść o królu Pepików, czyli o tym, dlaczego Czesi woleli wybrać sobie na przywódcę lubiącego browar wrażliwego intelektualistę z upodobaniem do cycatych blondyn, zamiast wąsatego robotnika z predylekcją do pomnażania przyrostu naturalnego. W obiektywie kamery przyjaciela Václav Havel snuje geopolityczne refleksje, gada z przyjaciółmi, popija złociste, gra z Billem Clintonem na saksofonie, a także pali i się zaciąga. A gdzieś w tle czai się sentyment za czasami, w których polityka była bardziej powołaniem niż zawodem. Are you doing this? There's no way. Seth, no. Choć The Rock po polsku znaczy skała, stanowczo bardziej pasowałoby określenie pieniek. Był wrestler, zaczynał karierę od bycia ekranowym twardzielem, królem skorpionem i innym badziewiem, teraz wziął się za komedie i filmy dla dzieci. W końcu każdy twardziel, prócz napiętych muskułów, ma przecież miękkie serce. Tym razem nasz ekranowy troglodyta gra pewnego taksówkarza, który wraz z pewnymi obdarzonymi nadnaturalnymi mocami dzieciakami musi stawić czoła ufoludom i innemu tałataństwu, a jedyną drogą ku temu jest odkrycie sekretów Góry Czarownic. Całość brzmi strasznie, ale smakuje słodko, podlane jest bowiem sosem dobrego wujka Disneya. Ponieważ polska młodzież, o czym wszyscy przekonujemy się przy okazji egzaminów gimnazjalnych, także jest obdarzona mocami nadnaturalnymi, to powinna konsumować to z radością. It's a thong. It was in your closet. Ooh.